Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam rzeczy, które kupiłam dla mojej córki po złotówce, czyli będzie to złotówkowy baby haul. W koszu przygotowałam sobie większość takich najładniejszych moim zdaniem rzeczy, które kupiłam po złotówce, bo wiecie, takich zwykłych bodziaków to naprawdę mam multum, ale stwierdziłam, że nie będę Wam takich rzeczy pokazywać, bo po prostu są one nudne, a tutaj mamy naprawdę piękne, różowe cudowności, już nie mogę się doczekać, kiedy Wam wszystko pokażę. Na początek butki. Słuchajcie, są to takie maleńkie butki firmy George, jest tu napisane, że to jest od 0 do 3 miesięcy. Moim zdaniem są cudne, naprawdę słodziutkie, na dole są antypoślizgowe, no wiadomo, że Niunia nie będzie od razu chodzić w takich butkach, ale ja się nie mogłam im oprzeć i stwierdziłam, że muszę je mieć, chociaż żeby do zdjęcia założyć. Kolejna rzecz to body, body Ralph Lauren, więc naprawdę powiem Wam, super mi się trafiło. Jest to body w takie delikatne różyczki, zwykłe, najzwyklejsze, ale właśnie, że jest to dość dobra firma, to stwierdziłam, że warto Wam je pokazać. Tutaj mamy ten znaczek firmowy i moim zdaniem są przecudne. Kolejna rzecz to czapeczka. Jest to czapeczka biedroneczka. Widzicie, ma tutaj oczka, czułka. Jest w zasadzie czerwona, ale ma też element różu, więc myślę, że dla dziewczynki jak najbardziej. Następna czapeczka, to kiedyś Wam pokazywałam bodajże w takim holu domowym, nie w holu domowym, we vlogu domowym, pokazywałam Wam moją szufladę, gdzie już właśnie gromadzę rzeczy dla mojej córki i tam była ta czapeczka i to jest czapeczka z Kubusia Puchatka, też moim zdaniem przepiękna, ma te elementy różu, więc raczej dla chłopaka bym nie założyła, chociaż wiecie, teraz to naprawdę różnie bywa, więc to jest kolejna rzecz. Następna, również słodka bluza. Zobaczcie, jest to bluza różowa, ale ma białe rękawki w takie różyczki, kwiatuszki. Co to jest za firma? Powiem Wam, że nie wiem. Nie ma tutaj napisane, co to za firma, ale to jest bluza na rozmiar 3 do 6 miesięcy, więc taka troszkę większa. Ma tutaj u góry guziczki, dzięki czemu będzie ją łatwo zakładać przez główkę. Mamy tutaj jakieś kokardki, wiecie, to też trzeba by pewnie będzie wyprasować i jeszcze kolejny raz wyprać, ale uważam, że jest ekstra. Do takich mini dżinsików albo jeginsów to po prostu rewelacja. Kolejne body, również miałam Wam nie pokazywać body, ale te są moim zdaniem wyjątkowe. Mają koroneczkę u góry, również są w kwiatuszki. I tutaj mamy koroneczkę na końcu, zapinane na dole i one są jak nowe, naprawdę. Powiem Wam, że ja kupuję tylko i wyłącznie rzeczy, które są jak nowe. Tutaj mamy również 0 do 3 miesięcy i jest to firma George. Kolejne mamy spodenki, są to spodenki Baby Gap. Różowe, w takie delikatne groszki. Zobaczcie, tutaj mają właśnie z przodu kokardkę, z tyłu są proste i delikatne ściągacze na dole. Moim zdaniem super. Następne to takie śpioszki z napisem Little Princess, białe i mają właśnie takie, można powiedzieć, nawet nie tyle różowe, co brzoskwiniowe elementy. I na dole nóżki również są takie brzoskwiniowe, przepiękne. Takich rzeczy nigdy dość, tym bardziej, że jest to rozpinane, więc myślę, że na początek będzie ekstra. Kolejna rzecz to czapka. Czapka, która nie była różowa, powiem Wam od razu. Ja ją po prostu wyprałam z czymś, co zafarbowało. Ale jest to czapka Massimo Dutti Baby, więc też taka firmowa i ma groszki. Ona była wcześniej kremowa, a teraz jest różowa. Ale wiecie co, tak wyprała się i nawet wydaje mi się, że może i ładniej wygląda, więc się bardzo tym nie przejęłam. Kolejne są spodenki. I z tymi spodenkami też wiąże się ciekawa historia, ponieważ jak byłam w Bloompexie, to wiecie, ja naprawdę mam dużo rzeczy już tych dla mojej córki i stwierdziłam, no kurczę, kolejne spodenki, no ale takie wiecie, ładne, w serduszka i tak się zastanawiałam, czy je wziąć i się zastanawiałam i mnie moja córka kopnęła i chyba mi dała znak, że żebym jednak wzięła te spodenki, także zabrałam je ze sobą i to jest firma George i również rozmiar 0 do 3 miesięcy. Teraz również coś do spania i tutaj mamy takie przepiękne śpioszki, to chyba moja mama nawet kupiła, z króliczkami, zobaczcie.
Przepiękne są, mają falbaneczki, są rozpinane. To, co też bardzo lubię w tych wszystkich takich śpiochach, to jest to, że mamy tutaj do założenia na rączkę, żeby dzieciątko się nie drapało, bo wiecie, ponoć te właśnie niedrapki strasznie spadają z rączek, a tutaj mamy to od razu z rękawkiem, więc myślę, że nie będzie problemu. I tak to wygląda. Zaraz Wam powiem, co to jest za firma. Next, to jest Next. I to jest chyba jakiś malutki rozmiar, tutaj właśnie nie widzę, ale wydaje mi się, że to jest taki jeden z mniejszych rozmiarów. Kolejna rzecz to kolejne śpioszki i też Next. I powiem Wam, że ja słyszałam, że z Nexta jest bardzo dobry gatunek tych rzeczy, więc dlatego się też decydowałam, jeżeli widziałam, że kolejne śpioszki, ale Next, no to brałam. I tutaj mamy takie wzorki. Bardzo fajnie wyglądają i jest też troszkę szarości. Ja szarość uwielbiam i uważam, że szary z różowym wygląda naprawdę super. Więc to jest kolejna rzecz. I teraz bluza. Bluza, słuchajcie, z Zary. Tutaj wprawdzie 9-12 miesięcy, jest to rozmiar 80, ale jest przepiękna. Tutaj właśnie tą bluzę wynalazła ciocia Honoratka. Z napisem Enjoy. Również mamy takie kwiatuszki tutaj na rękawach. Moim zdaniem jest naprawdę śliczna i kapturek. Wiecie, nie wiem, czy to będzie praktyczne, zobaczymy, czy będzie nasza córka lubiła takie rzeczy, no bo na kapturku leżeć to chyba nie jest wygodne, ale 9-12 miesięcy to już będzie się działa, więc myślę, że się przyda. Następne mamy body i tutaj mamy body z napisem Little Sweetie i są szare z takimi różowymi elementami. Zobaczcie. Też takie bardzo fajne. Właśnie typowo dziewczęce. I tutaj mamy na 68 cm 3 do 6 miesięcy. Ale co to za marka, to Wam nie powiem. Niestety nie ma nazwy. Następną rzeczą będzie książeczka. Nawet i książeczkę udało mi się znaleźć w Lumpeksie, ale jest ona taka materiałowa, więc spokojnie, wiecie, można wrzucić do pralki. I tutaj mamy właśnie książeczkę z królikiem. I różne zwierzątka w środku, jest po angielsku, no bo wiecie, zazwyczaj te ubrania są z Anglii, ale moim zdaniem naprawdę bardzo fajna. No zobaczymy, może się moja córka zainteresuje tą książeczką. I teraz ostatnie dwie rzeczy, które powiem Wam, że tak się cieszę, że znalazłam, naprawdę, bo i tak chciałam kupić i tak, więc to, że nie musiałam inwestować w tego mnóstwa pieniędzy, tylko 1 zł, to naprawdę ułatwia mi sprawę. I tutaj mamy tak, to jest śpiworek, taki myślę na początek, bo to jest ten chyba najmniejszy rozmiar. 50x62, to jest zdecydowanie najmniejszy rozmiar. I to jest śpiworek z H&M-u. Praktycznie jak nowy, biały właśnie w takie różowe serduszka, więc idealny dla dziewczynki. Ja chciałabym, żeby jednak na początku moja córeczka spała w śpiworku. Zobaczymy też, jaka będzie pogoda, ale właśnie tak stwierdziłam, że śpiworek to jest coś obowiązkowego. Tutaj zapinamy, tutaj jest zamek jeszcze z boku, także myślę, że super. No i wiecie, za złotówkę, no żal nie brać po prostu takich rzeczy. I ostatnią rzeczą jest śpiworek, który przyda nam się później. Tak odłożę sobie ten koszyk i już Wam pokażę. Śpiworek to jest, zaraz Wam powiem, Peter Rabbit. Jest przepiękny, jest tak po prostu cudny, taki romantyczny styl bym powiedziała. Zobaczcie, tutaj mamy królika, jest również zapinany. No i on już jest spory, to już jest troszkę większy rozmiar. Ale wiecie, no jak będzie mi rosła dziewczyna, to trzeba będzie jej zmienić śpiworek. Także jeszcze taki znalazłam, no i słuchajcie, również za złotówkę. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę do góry. Zachęcam Was, żebyście subskrybowali mój kanał, żebyście zaglądali na mojego Facebooka, Instagrama. Tam jestem teraz naprawdę aktywna, więc codziennie się widzimy. Tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnych filmów.